Halo, halo, dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam Was serdecznie w poniedziałek 1 czerwca, święto Matki Kościoła, tutaj wspomnienie obowiązkowe. W Polsce jest święto, więc jesteście bardziej w świątecznym nastroju, u nas jest wspomnienie obowiązkowe, w każdym razie powierzamy wszystkie owoce Ducha Świętego, czyli cały święty Kościół Boży Matce Najświętszej, która jest Matką Jezusa i całego ciała, które z Niego wyrasta, czyli Matką Kościoła. To już chyba jesteśmy w czasie 60. lekcji. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy włączają się w kurs na żywo i wiernie przy nim trwają. Dochodzą do mnie informacje i wiadomości zwrotne od osób, które gonią peleton. Dzisiaj dostałem bardzo miłą wiadomość od człowieka, który jest w 50. lekcji, czyli goni Was, kochani, którzy na bieżąco uczestniczycie w tych zajęciach. Myślę, że to będzie trwała rzecz, bo na naszej stronie na YouTubie te lekcje zostają, więc to, co żeśmy przeżyli w czasie kwarantanny wywołany koronawirusem, będzie dostępne również dla tych, którzy będą już żyli w spokojniejszych czasach. Natomiast dzisiaj jesteśmy już w rozdziale 21. Przeczytaliśmy już pierwszą część tego rozdziału. I ja bym bardzo chciał, żebyśmy na razie pensa zostawili na boku. Natomiast zrobili jeszcze tę lekcję, bo by mi bardzo zależało, żebyśmy zrobili do końca tygodnia jeszcze następną lekcję. Czyli w tym tygodniu, żebyśmy skończyli lekcję, którą zaczęliśmy w sobotę i żebyśmy jeszcze jedną lekcję zrobili z podręcznika pana Erberga, bo przypominam, że to jest nasz ostatni tydzień codziennych zmagań z językiem łacińskim podczas kwarantanny. A zatem ja z kolei też już pomału się przygotowuję do powrotu, szukam lotów, jakie... No właśnie, dlatego też uważam, pani Dorota komentuje, że już niektórzy wrócili też do pracy, sytuacja wielu się zmieniła i ja naprawdę uważam, że to była wielka łaska kwarantanny, kiedy siedzieliśmy w domu i z tego powodu to zaczęliśmy robić, żeby zabić czas. Zmienimy sposób uczenia się łaciny. Więc ja to jeszcze myślę cały czas i głowię się, jak to zrobić, natomiast bo już możliwe, że w jakimś jeszcze spokojniejszym rytmie dokończymy ten podręcznik w online, natomiast na pewno zaproponuję intensywniejszą pracę tym, którzy chcą kontynuować. Więc myślę, że będą w sobotę przedstawię Wam dwie propozycje i będziemy pewne rzeczy robić dalej. Jedno jest pewne, że to, co dobre w złym czasie, trzeba kontynuować również w czasie pomyślnym. Ja już się rozglądam za lotami, nie jest to takie proste, granice cały czas pozamykane, samoloty nie latają jeszcze, więc to jest dość trudne, natomiast myślę, że jakoś w połowie czerwca już będę w kraju, więc będziecie na bieżąco, więc też się przygotowuję do domknięcia tego etapu tunezyjskiego, bo to nie jest tylko i wyłącznie łacina, którą z Wami robię online, ale jak doskonale wiecie, bo towarzyszycie tym projektom, sporo się wydarzyło tutaj na miejscu z migrantami z Afryki i jakoś chcę to domknąć, żeby to nie było tylko takie też chwilowe. Nie wiem, czy widzieliście nasze projekty, które wyniknęły z Waszego zaangażowania, tak żeby nie przekazywać środków tylko i wyłącznie po prostu ludziom, ale też zaangażować ich talenty, zaangażować ich zdolności. Polecam Wam cały cykl już 5 filmów gotowania po afrykańsku z Ezechielem. Jest trochę muzyki, jak brzmi po francusku wyśpiewany w Afryce Północnej raz po raz grupy Perfect. Więc pewne rzeczy chcemy kontynuować, dlatego też dzisiaj poprosiłem, jeżeli chcecie wesprzeć zakup środków, narzędzi potrzebnych, tutaj są chłopakom rowery, bo komunikacja miejska jest jak jest, obostrzenia sanitarne sprawiają, że busy jeszcze też nie jeżdżą, więc taksówki drogie, więc idzie masa pieniędzy na transport, żeby dojechać do pracy i żeby zarobić, koniec końców zostaje za dzień 10 dinarów, czyli jakieś 12 zł za cały dzień pracy. Rowerem można się sprawniej przemieścić, więc potrzeba ze 2 albo 3 rowery dla osób, które wracają do pracy. Więc jeżeli chcecie wesprzeć, to będę bardzo wdzięczny, a jeżeli chcecie też wesprzeć zakup sprzętu komputerowego dla Ezechiela, bo on będzie dalej składał filmy tutaj na miejscu, bo rozwijamy naszą działalność w Domu Wschodnim, to będę Wam też bardzo wdzięczny. A jak się niebo otworzy i będziecie mogli przyjechać, to Was kiedyś zabiorę, poznacie tych ludzi osobiście, zobaczycie ten kraj, który jest przepiękny, dotkniemy ziemi Augustyna, Cypriana, świętej Moniki, Perpetuej, Felicyty,
ziemi bardzo rzymskiej, a z drugiej strony bardzo afrykańskiej. Tunezja jest niesamowita. Wracamy do Łaciny, żebyśmy z większym smakiem potem pojechali do Utyki czy do Kartaginy i zakosztowali tego rzymskiego świata, skoro język Rzymian znam. A zatem jesteśmy w drugiej części. Przypominam, że pan Erpek nam już wszystko powiedział, wyśpiewał nam, co się działo po szkole w czasie burzy, kiedy Medus z Lidią drżeli o swoje życie, kiedy Juliusz z Emilią chowali się w atrium przed deszczem i rozmawiali o przyszłości własnej rodziny. Wtedy Marek bił się z Sextusem i z Tytusem. Tak, mi się Wojtki na stronie Magdy Zontek, Wojtek się ukazał w letniej odsłonie, więc jest, więc wszystko działa mimo kwarantanny. Letnia edycja Wojtka się ukazała. Wojtek, przypominam, wspiera nasze projekty w Syrii. Magda wykonuje kawał dobrej roboty. To jest bardzo dobra osoba i niesamowicie zdolna artystka. Zrobiła nam piękny wykład o ikonach i maluje piękne ikony. Ale też projekt Wojtek Pomaga jest genialny pod każdym względem, jeśli chodzi też o tej strony artystycznej, jak i od strony edukacyjnej i od strony wychowawczej, bo to jest projekt skierowany głównie dla dzieci. Dobra, ale wracamy do naszej Łaciny. Nie rozpraszajcie mnie, jak to bywa w szkole, nie odciągajcie mnie od głównego tematu, bo dzisiaj czytamy dalej to, co się działo po bójce Markusa z Sextusem i z Tytusem. Więc przeczytamy teraz drugą część tekstu, a potem akapicik po akapiciku. Markus Atrium Intrans, przypominam, to jest strona 164, linijka 27. Markus Atrium Intrans non statima patre suo cognoscitur, sed cum primum filius patrem salutavit, Julius vocem filii cognoscit. Tum cruorem in faci eius conspiciens exclamat pater, o mi fili, quis te pulsavit? Marcus, bos iratus cornum e pulsavit. Julius, id verum non est, is qui te pulsavit cornua non gerit, a quo pulsatus es? Marcus, a sexto pulsatus sum. Julius, intellegebam te non cornibus, sed pugnis pulsatum esse. At cur tu pulsatus es? Certe non sine causa Sextus te pulsavit. Incipe ab initio, ille primum a te pulsatus est. Marcus, minime, primum ille me pugno pulsavit sine causa, deinde ego illum pulsavi. Julius, tu ne solus sextum pulsavisti? Marcus, ego et Titus eum pulsavimus. Julius, quid? Vos duo unum pulsavistis? Duo cum uno pugnavistis? Marcus, sed titum excusare conatur. Ad pugnavimus cum puero maiore, solus sextum vincere non possum, nam is multo maior ac validior est quam ego. Sextus tam validus est quam bos. Julius, et tu tam sordidus est quam porcus. Cur sordida est vestis tua nova? Hum mine jacuisti? Marcus, humi jacui, sextus me tenuit. Sed is quoque humi jacuit, nos eum tenuimus. Julius, iam satis audivi de pugna vostra indigna. Nam certe non decet pulsare puerum minorem, sed duos puerus cum uno pugnare indignissimum est, hoc nullo modo excusari potest. Noli mihi plus narrare de hac re. Age, I in cubiculum tuum ac muta vestimenta. Davus tibi alia vestimenta dabit. Marcus, davum sequitur in cubiculum, ubi cruorem et sordes e facie manibus genibus lavat,
ac vestimenta mutat. Puer vestem sordidam ponit, aliamque vestem mundam et candidam induit. Interim Emilia atrium intrat. Mater familias statim sordes et vestigia Marci in solo conspicit, et sordidum est hoc solum inquit, aliquis pedibus sordidis in solo mundo ambulavit, quis per ostium intravit. Aliquis e familia nostra porcus intravit, ait Iulius. Emilia, quid ais? Iulius, porcum intravis, aio. Emilia, aintu, porcus ne atrium intravit. Iulius, porcus qui intravit est tuus Marcus filius. Iulius, Marcum intravisse dicit, at non dicit euma sexto pulsatum esse et humi jacuisse. Emilia, queiam intellegi puerum sordidum a patre porcum appellatum esse, ubi est Marcus inquit, cur nondum me salutavit? Iulius, Marcus lavatur et vestem mutat. Dobrnęliśmy do końca drugiej części. Jak tam ze zrozumieniem u was? Sięgnęliście 90%? Jestem przekonany, że tak. Kilka nowych rzeczy się pojawiło, ale całkiem niedużo, więc teraz akapit po akapicie. Więc proszę, wracamy do naszej linijki 27, druga część, strona 164. I pierwsze zdanie jest dość proste. Marcus atrium intrans non statim a patre suo cognoscitur. Cognoscere już znamy, czyli rozpoznać. Non statim cognoscitur a patre suo, czyli nie od razu, nie natychmiast został rozpoznany przez swojego ojca. Marcus intrans, czyli Marek wchodzący do atrium, nie został rozpoznany przez swojego ojca od razu. Sed cum primum filius patrem salutavit, Iulius vocem fili cognoscit. Cognoscit to jest indicativus cały czas, ale gdy najpierw cum primum, czyli gdy najpierw salutavit filius patrem, czyli gdy najpierw syn pozdrowił ojca, Iulius vocem fili cognoscit, czyli rozpoznaje głos syna. Czyli mamy salutavit w perfektum, to jest od salutare, wiecie, że tam się to vi pojawia, czyli to u niezgłoskotwórcze, które czasami może być u, jak jakuit, salutawit. W wymowie restytuowanej to brzmi nam podobnie. Niestety trzymamy się erazmiańskiej i wtedy mamy saluta wit, a potem jakuit albo tenuit, tak jak było, pojawi się za chwileczkę. Natomiast tam jest to w niezgłoskotwórcze, które jest cechą czasu perfektum, czyli tego dokonanego. Przypominam, że ba jest cechą czasu przeszłego niedokonanego, czyli imperfektum, a wi albo vi jest cechą czasu dokonanego w przeszłości, czyli cum primum filius patrem salutavit, gdy najpierw syn pozdrowił ojca, Iulius rozpoznaje jego głos. Tum, następnie wtedy, cruorem in facie eius conspiciens. I mamy dwie nowe rzeczy. Conspicere, to znaczy videre, czyli kolejne wyrażenie aspicere, czyli spoglądać, conspicere, zaglądać. Cały czas mamy te same wyrażenia. Jest ta grupa czasowników, które mają podobny sens dotyczący wrażeń zmysłowych. Ona jest dość bogata w języku łacińskim, natomiast bardzo często będziemy to tłumaczyli jako videre po prostu, czyli jako widzieć. Czyli conspiciens, dostrzegając kogo co cruorem. I to jest wytłumaczone na marginesie. Cruor, cruoris, to jest sanguis, czyli krew. Cruor, od tego też może, to jest słowo, które mówi o krwi, tak jak sanguis. Cruorem in facie eius conspiciens exclamat pater, czyli krzyczy, ojciec zawołał, o mi fili, zwróćcie uwagę na wołacz,
jest mi fili. Meus filius ma wołać mi fili. Quis te pulsavit, czyli kto cię uderzył. Bos iratus cornu me pulsavit. Bos bovis jest namalowany na marginesie, a zatem widzicie, że chodzi o byka. Bos bovis to jest koniugacja, przepraszam, deklinacja trzecia, oczywiście z tym is w genetywusie, tak jak os oris, tak jak pastor pastoris, tak bos bovis, czyli potem będzie bovem w akuzatywie, bovibus, gdyby to było z liczbie mnogiej datibus albo ablativus. Natomiast nominatyw jest bos, czyli w nam znika, natomiast w nam wraca w temacie w następnych przypadkach, czyli bos iratus, czyli rozsierdzony byk me pulsavit cornu. I co to są cornua, mamy na marginesie wyrażone. Mamy na marginesie wyjaśnione, że cornu, cornus to jest po prostu, myślę, że znaczenia się domyślacie. Natomiast zwróćcie uwagę na deklinację. Cornu w nominatywie ma taką formę, w genetywusie ma formę cornus, czyli mamy deklinację czwartą, tak jak exercitus, exercitus, ale ona jest niesamowicie uproszczona i to jest słowo w rodzaju nijakim. Pamiętacie, jak się odmieniało nasze słowo genu, genua, czyli nasze kolano? Ono też ma uproszczoną deklinację i te słowa rodzaju nijakiego z deklinacji czwartej są właśnie tak wyjątkowo proste, czyli cornu w nominatywie, cornu w akuzatywie, cornu w datywie i cornu w ablatywie. Tylko genetywus singularis jest cornus. Natomiast w liczbie mnogiej dodajemy końcówkę a, tak jak tam było genu, genu a, czyli kolano, kolana, tak mamy cornu, cornu a, rogi. Czyli cornua w nominatywie i cornua w akuzatywie. Cornu um, czyli genetywus ma niezmienną końcówkę również w tym wypadku, taka sama jak exercitum i tak dalej. I potem cornibus, cornibus, dativusy i ablativusy. Wiemy, że te wszystkie ibusy się pojawiają właśnie w tych przypadkach w deklinacji trzeciej i czwartej. Dobra, to nie do końca jest tak, że Pani Janino, że nie ma zgodności w przypadkach, bo cognoscere, cognoscit, a czyli zgodność w czasach się nie musi pojawiać, że gdy najpierw pozdrowił, Juliusz rozpoznaje. On teraz rozpoznaje, bo go wcześniej Marek pozdrowił, czyli gdy wcześniej syn pozdrowił ojca, Juliusz rozpoznaje. Zdania możemy łączyć z czasem, zdania złożone nie muszą zachowywać jednego czasu. Nie ma zgodności czasu i to jest coś normalne. Gdy mnie pozdrowił, rozpoznałem, byłoby gdybyśmy opowiadali. Natomiast pan Herbert trzyma narrację w czasie teraźniejszym, czyli Juliusz rozpoznaje głos syna, gdy Marek go pozdrowił. I tak samo, i to jest też dość ważne, że łacina to bardzo często stosuje, że wraca nam czas teraźniejszy w opowiadaniu przeszłym. To się zdarza w literaturze i to jak sięgniecie po teksty do tłumaczenia, to będziecie to widzieli, że zresztą to samo jest w języku polskim, że wtedy, jak pamiętacie wykłady z historii, król Mieszko, kiedy go zaatakowali z Niemiec, wyprawił się i on wysyła poselstwo. I nagle możemy zmienić narrację, mimo że cały czas mówimy o czasie przeszłym, nagle nam się pojawia teraźniejszy, tak żeby bardziej wciągnąć słuchacza w to, o czym mówimy. Czyli on wtedy zgromadził swoje wojska i wysyła poselstwo, na które odpowiedzieli negatywnie. I wraca nam znowu czas przeszły. Czyli ta opowieść historyczna może niejako wyskoczyć z czasu przeszłego, wrzucając nam czas teraźniejszy, co jest zabiegiem mającym na względzie na te przyciągnięcie uwagi, bo zawsze nam się lepiej słucha o tym, co się teraz dzieje, niż o tym, co było kiedyś. Więc gramatyka nam pozwala użyć czasu teraźniejszego, nawet kiedy opowiadamy o przeszłości. To więc taka opowieść prezens historicum tak zwane to jest, czyli czas teraźniejszy dotyczący historii, użyty w sensie przeszłym tak naprawdę, mimo że gramatycznie wraca nam czas teraźniejszy. Język jest fascynujący.
Dobra, czyli wiemy już, że Marek się nie przyznaje do bójki z kolegą, zrzuca wszystko na rozsierdzonego byka, który go rogiem zaatakował. Ojciec nie daje sobie oczu zamydlić, id verum non est, is quite pulsavit cornuanon gerit. Mamy znowu ten czasownik gerere, czyli to jest tak jak fert, czyli nosi, ale gerit jak vestimenta gerit, czyli nie nosi rogów. Możemy to śmiało przetłumaczyć, nie ma rogów. Ten, kto cię uderzył, nie nosi rogów. A kto pulsatus est, czyli przez kogo zostałeś uderzony? A sexto pulsatus sum. Czyli te poszczególne osoby w imperfektum strony biernej zachowują cały czas to nasze participium pulsatus, czyli Marcus pulsatus est, tu pulsatus es, ego pulsatus sum. Czyli mamy formę złożoną i czasownik być, który doskonale znamy, dołącza się do tej formy participium perfecti, czyli do participium, że jestem uderzony i jestem, czy jesteś uderzony i on jest uderzony, co tłumaczymy jako przeszłą czynność, czyli został uderzony, został dotknięty, został napisany. Czyli przez sextusa zostałem uderzony. Intellegebam te non cornibus, sed pugnis pulsatum esse. Intellegebam, czyli zrozumiałem, czyli widziałem, używamy czasu imperfektum, czyli ojciec tłumaczy jak gdyby ten przeszły kontekst swojego pytania. Czyli wiedziałem, rozumiałem, te non cornibus sed pugnis pulsatum esse. I teraz co to jest? Intellegebam z akkusativem cum infinitivo. Po intellegebam, tutaj mamy czasownik intellegere, w czasie imperfektum i on może być dopełniony akkusatywem cum infinitivo. I mamy intellegebam te, czyli zrozumiałem i to musimy przetłumaczyć jako że ty. I teraz te, za te, które jest w akkusatywie, ciągnie się jeszcze bezokolicznik i tym bezokolicznikiem jest pulsatum esse. To jest bezokolicznik w perfektum strony biernej. Tak jak jest pulsatus sum, pulsatus est, tak bezokolicznik od tego będzie pulsatum esse. I to będzie teraz bardzo ważna uwaga. To pulsatum nie jest tam w bezokoliczniku z tego powodu, że rodzaj męski nam się zmienia na rodzaj jakiś nijaki. Bezokolicznikiem będzie cały czas participium z czasownikiem być. I participium nie może się zmienić, ono nie ma bezokolicznika i formy twierdzącej. Jedynie nasze słowo posiłkowe, które ma swoją koniugację, kiedy mówimy w pierwszej osobie, w drugiej i w trzeciej, przechodzi nam do bezokolicznika. Czyli tak naprawdę czyli bezokolicznik. Bezokolicznik perfektum w stronie biernej to jest pulsatus esse. Natomiast ponieważ tam jest to participium, to ten bezokolicznik będzie, jego ostateczna forma, jego ostateczny kształt będzie zależał od tego, jak my go używamy. I teraz jeżeli mamy sytuację, w której w acei tak naprawdę podmiot tego bezokolicznika, czyli nasze te, jest w akuzatywie, to również to nasze pulsatus esse musi stać się akuzatywem. Czyli intellegebam te pulsatum esse. Czyli jeżeli chcemy się zabawić w dokładne nazewnictwo tego, czym jest pulsatum esse, to pulsatum esse jest infinitivem perfecti passivi w akkusativie. Tak, bezokolicznik, który jest bezokolicznikiem złożonym i ma w sobie participium, będzie się odmieniał przez przypadki. Oczywiście w zależności od tego, kiedy będziemy potrzebowali tego przypadka. Nie potrzebujemy żadnego datywu bezokolicznika takiego, bo nie istnieje coś takiego w gramatyce, ale ponieważ istnieje ACI, czyli accusativus cum infinitivo,
to przypominam, że w ACI ten bezokolicznik, on jest złączony, on jest dorzucony do akuzatywu. To akuzatyw wciąga niejako naszą czynność w całe dopełnienie czasowników, które wywołują czy umożliwiają konstrukcję ACI. A zatem skoro nasz bezokolicznik pulsatus esse został wciągnięty na skutek swojej relacji z T, to również to, co jest orzecznikiem w tym bezokoliczniku, czyli nasze partycypium, musi być w tym samym rodzaju i musi być w tym samym przypadku, co T, z którym jest złączone. Czyli te pulsatum esse. Gdyby Juliusz widział, że to Julia została uderzona przez Marka wtedy, to by musiał powiedzieć intellegebam te pulsatam esse. Czyli zrozumiałem, że ty zostałaś uderzona. Pulsatam esse, bo to pulsatam musi być w tym samym przypadku i rodzaju co te. Bo dopełnieniem do intellegebam jest te. Intellegebam te pulsatum esse. Intellegebam te pulsatam esse. Gdyby to była mowa o dziewczynce i wtedy musielibyśmy użyć rodzaju żeńskiego. Mam nadzieję, że nie zakręciłem, tylko wyjaśniłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to śmiało wrzućcie w komentarz. Czyli intellegebam te non pulsatum esse cornibus sed pugnibus, czyli rozumiałem, wiedziałem, że zostałeś uderzony nie rogami, ale pięściami. Ad curte pulsatus est, słuszne pytanie ojciec zadaje, dlaczego? Certe non sine causa sextus te pulsavit, incipe ab initio, czyli zacznij od początku, ille primum a te pulsatus est, czyli on najpierw przez ciebie został uderzony. Minime, w żadnym razie, primum ille me pugno pulsavit sine causa, deinde ego illum pulsavit. I teraz mamy w pierwszej osobie wreszcie pulsavi. Mamy pulsavit. Indicativus perfecti w trzeciej osobie, ille me pulsavit, pugno, czyli pięścią, i jeszcze do tego sine causa, czyli bez powodu, deinde ego pulsavi illum, a potem następnie ja go uderzyłem. I teraz mamy na skutek tego dialogu, który Juliusz prowadzi ze swoim synem, poznajemy inne osoby, i druga osoba, tune solus sextum pulsavisti, czyli pulsavi, pulsavisti, pulsavi. To są nasze końcówki w perfektum. Czyli zmienia się nie tylko nasz temat, ale zmienia nam się zestaw końcówek. W czasie imperfektum i futurum używaliśmy właściwie tych samych końcówek, czyli s, o albo m, tam się pojawiało czasami jak intellegebam, ale mamy zasadniczo w nominatywie te same końcówki w stronie czynnej i w stronie biernej. W tych trzech czasach mamy te same końcówki w imperfectum, w presens i w futurum. Natomiast perfectum ma swoje własne końcówki, czyli w pierwszej osobie jest i, pulsa vi. W drugiej osobie jest isti, czyli pulsa visti. I w trzeciej osobie jest it. Pulsavit. Ego pulsavi, tu pulsavisti, ille pulsavit. Tune solus sextum pulsavisti. I teraz mamy końcówki na liczbę mnogą. Ego et titus eum pulsavimus, czyli imus jest naszą końcówką. Quid vos duo unum pulsavistis? Duo cum uno pugnavistis, czyli mamy na pierwszą osobę pulsavimus, a na drugą osobę liczbę mnogi, czyli wy pulsavistis. I znamy już trzecią osobę, czyli pulsaverunt, czyli końcówki osobowe w perfektum w stronie czynnej są następujące. I, isti, it, imus, istis, erunt. I te końcówki dodajemy do tematu, który tworzy się w perfektum. I część czasowników będzie tworzyła to perfektum regularnie.
przez poszerzenie tematu o cechę czasu wy, a część będzie tworzyła bardzo nieregularnie przez stworzenie nowego tematu do perfektu. I to będzie długa nauka wykuwania form. To jest tak, jak w niemieckim się uczyliście gehen, ging, gegangen, tak jak w angielskim się uczymy go, went, gone, tak w łacinie się uczymy facio, facere, feci, factum. Uczymy się tych form, bo to są właśnie formy podstawowe, czyli tak jak Wam mówiłem, że do czasownika potrzeba czterech form podstawowych, czyli musimy znać pierwszą osobę, ale, czyli tak, a pan Elbert nam podaje bezokolicznik i to nam też wystarczy, jeżeli zapamiętujemy, czy e w końcówce ere jest długie czy krótkie. Natomiast musimy znać temat do tworzenia presens i do tworzenia imperfectum i futurum, ale musimy też znać zmiany, które zachodzą w perfectum i w pozostałych czasach. I to są te dwie następne formy, które klasycznie się podaje na trzecim i na czwartym miejscu, jako trzecią i czwartą formę podstawową. W słownikach znajdziecie właśnie klasyczne cztery formy podstawowe czasownika, które znając utworzymy wszystkie pozostałe formy. Czyli pierwsza osoba singularis, facio. Druga forma podstawowa to jest infinitivus, facere. Jeżeli znamy te dwie formy, facio, facere, to już wiemy, w której koniugacji jest dany czasownik i potrafimy znaleźć jego temat. Bo jeżeli znamy tylko facio, to jeszcze nie mamy pewności, czy to jest koniugacja, bo wygląda na czwartą, czyli temat byłby faci, tak jak venio. Ale dopiero jak poznajemy bezokolicznik, to widzimy, czy to i tam jest, czy tego i nie ma. Jeżeli tego i nie ma w bezokoliczniku, to znaczy, że mamy do czynienia ze spójką, tak jak jest facio, facere. A jeżeli zostaje, tak jak mamy w przypadku venio, venire, to znaczy, że mamy do czynienia z koniugacją czwartą. Więc po tych dwóch pierwszych formach podstawowych poznajemy, do której koniugacji należy czasownik i jaki jest jego temat, czyli jak potem on dalej będzie się zachowywał z tymi zestawami cech czasów imperfectum i futurum i jak będzie reagował z dostawianiem do niego końcówek. Natomiast dwie następne formy to jest pierwsza osoba w perfectum i nasze tak zwane supinum, czyli to participium perfecti passivi. Facio facere, feci factum. Albo venio venire, veni ventum. I te formy się po prostu wykuwa. Na studiach to jest ten moment, w którym trzeba wykuć formy podstawowe. Tutaj pomału pan Herbert będzie nas karmił, co lekcja jedną czy drugą formą wrzuci nam temat albo wrzuci nam participium w perfectum. Tutaj już wiemy, jak wyglądają cztery formy podstawowe od czasownika pulsare, czyli pulso, pulsare, pulsavi, pulsatum. I to są cztery formy, które są tak naprawdę zgodnie z wszystkimi regułami, tam żadnych wielkich oboczności w tym nie ma. A zatem mamy teraz już trzy osoby w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej w perfektum, czyli pulsa vi, pulsa visti, pulsa vit, pulsa vimus, pulsa vistis, pulsa verunt. Czyli już potrafimy koniugować czasownik w perfektum we wszystkich osobach. I jesteśmy już na następnej stronie. Marcus se et titum excusare conatur, czyli conatur już znamy, próbuje se et titum excusare, czyli conatur excusare, excusare to jest przeciwieństwo accusare. Accusare to jest oskarżać, excusare to znaczy pozbyć się oskarżenia, czyli wytłumaczyć, usprawiedliwić. Marcus conatur excusare i mamy dwa dopełnienia, se et titum, siebie i Titusa. Ad pugnavimus cum puero maiore, solus sextum vincere non possum, sam nie mogę go pokonać, nam is multo major ac validor est quam ego, bo on jest dużo większy i silniejszy ode mnie. Sextus tam validus est quam bos. Czyli sextus jest tak silny jak W. Et tu
Na co ojciec odpowiada, tam sordidus est quam porcus. Porcus jest na marginesie, porcus porci, deklinacja druga, tak jak dominus domini, jesteśmy w domu, servus servi, wszystko proste. Czyli tam sordidus est quam porcus. Cur sordida est vestis tua nova? Tu się jeszcze dowiadujemy, że to ubranie jest nowe. Humine jacuisti, czyli czasownik jacuit już znamy. Ten czasownik jacere, czyli leżeć, przypominam, nie jacere rzucać, tylko jacere leżeć, w perfektum ma nowy temat właśnie, który widzimy tutaj, jaku. To jest jego nowy temat i on będzie miał jacuisti w drugiej osobie, czyli czy leżałeś na ziemi i w pierwszej osobie Marek mówi humi jacui, leżałem na ziemi. Sextus me tenuit. Jestem ciekaw, czy rozpoznajecie ten czasownik, od czego jest ten czasownik tenuit, jaki to jest czasownik, bo go już znamy doskonale. To jest czasownik tenet, czyli trzyma, tenere w bezokoliczniku, druga koniugacja. I zwróćcie uwagę, że temat właśnie tego czasownika nam się wydłuża, znika nam to e, które jest w temacie presentis, tam jest tematem jest cały czas tene i on jest, ten temat jest zachowany w imperfectum, tenebam, tenebas. Ten temat będzie zachowany w futurum, gdy dodamy cechę tenebis, tenebit. Ale w perfektum pojawia się nowy temat, tenu. Tak brzmi ten czasownik. Tene nam się zmienia w tenu. I dodajemy nowe końcówki, czyli tenu i, tenu isti, tenu it, tenu imus, tenu istis, tenu erunt. Czyli oni trzymali. Humi jacui, sextus me tenuit, sed is quoque humi jacuit, nos eum tenuimus. Czyli teraz mamy te dwa czasowniki z u w temacie, czyli jaku i, jaku it, tenu i, tenu isti, tenu imus. Coraz lepiej chyba się orientujecie w tych wszystkich formach z nowymi końcówkami osobowymi i z tą zmianą w temacie, w czasownikach, które już doskonale znacie. Tak, pani Maria rozpoznała czasownik tenere bez najmniejszego kłopotu. Juliusz przerywa rozmowę. Jam satis audivi, to już też znacie, czyli nasz czasownik audire z tematem audi, który trwa w imperfectum, w presens i w futurum, otrzymuje temat audiv, który będzie używany w perfectum, czyli audivi i już potraficie śmiało dodawać końcówki audivi, audivisti, audivit, audivimus, audivistis, audiverunt. Jam satis audivi depugna vestra indigna, niegodna wasza bójka. Nam certe, z pewnością, non decet pulsare puerum minorem, czyli nie przystoi bić mniejszego chłopca, sed indignissimum est. I teraz zwróćcie uwagę, jak to zdanie jest skonstruowane. Sed i orzeczeniem jest indignissimum est, czyli czymś najbardziej niegodnym jest i podmiotem, czy dopełnieniem tego jest całe indignissimum est duos pueros cum uno pugnare. Czyli to jest ACI, indignissimum est, czyli najbardziej niegodne jest, że dwóch chłopców z jednym walczy, czy się bije. To, że duos pueros cum ugno pugnare jest naszym ACI, widzicie, że jest accusativus pluralis, duos pueros z bezokolicznikiem pugnare i to jest jako dopełnienie do indignissimum, czyli od tego indignus w stopniu wyższym i w neutrum, czyli czymś najbardziej niegodnym jest, że dwóch chłopców bije się z jednym. Hoc nullo modo excusari potest. To jest nasz podmiot. Hoc potest może excusari, czyli być usprawiedliwiony, być uwolniony od oskarżenia, nullo modo, w żaden sposób. Noli mihi plus narrare, to już znacie, dehacre, czyli o tej sprawie, age i in cubiculum tuum,
Ac muta vestimenta. Mutare to się domyślacie, bo tego są wszystkie mutanty i mutacje. Czyli muta, zmień. Muta vestimenta. Davus tibi alia vestimenta dabit. A futurum się pojawia od do dary. Marcus davum sequitur in cubiculum. Wracamy do naszego czasu teraźniejszego. Jest jak w domu. Ubi cruorem et sordes. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo nowe, to jest nowe słowo. Pan Herbert na tłumaczy, ale myślę, że czujecie, że jest od sordidus. Czyli sordes to są brudy. Sordes, sordium, plurale tantum, ma, jest rodzaju żeńskiego, czyli sordes suas byłoby w akuzatywie, czyli sordes efacie manibus genibus lavat, czyli zmywa brud z twarzy, rąk i kolan, ac vestimenta mutat. Puer vestem sordidam ponit, czyli odkłada, zdejmuje, możemy przetłumaczyć, aliam que vestem mundam et candidam induit. I tu mamy czasownik induere i on jest w presentis, w prezens, w czasie teraźniejszym, czyli ponit zdejmuje i induit jest jego przeciwieństwem, czyli zakłada. Induere, zakładać na siebie, ubierać. Interim, czyli dum hec aguntur, to jest to nasze słynne w tak zwanym międzyczasie. Interim, w tym czasie, Emilia atrium intrat. Mater familias statim sordes et vestigia marci in solo conspicit. Czyli natychmiast dostrzega brud i vestigia marci, czyli ślady Marka in solo. I uwaga, to nie jest solus, czyli na solo gdzieś tam Emilia coś dostrzega, tylko solum to już jest, to również jest podłoga. Solum to jest również ziemia, podłoga, czyli klepisko, to jak zwał, tak zwał, w każdym razie solum. Na to musicie zwrócić uwagę, że są tak zwani fałszywi przyjaciele, wydaje nam się, że już znamy solus, solus, a nie, to jest solum soli w neutrum, czyli podłoga. Czyli matka rodziny od razu dostrzega brud i ślady Marka na podłodze, et inquit, i mówi sordidum est hoc solum. Brudna jest ta podłoga. Aliquis, czyli ktoś, pedibus sordidis in solo mundo ambulavit. Ktoś ambulavit, czyli szedł in solo mundo, na czystej podłodze, pedibus sordidis, czyli brudnymi stopami przeszedł po czystej podłodze. Quis per ostium intravit? Kto wszedł przez drzwi? Ali quis e familia nostra, czy ktoś z naszej rodziny? Pan Herbert nam bardzo ładnie tłumaczy to ali quis, ali quid, czyli nescio quis i nescio quid, czyli nie wiem kto, czyli ktoś. I nie wiem co, czyli coś. Ali quis, ali quid. Ali quis pedibus sordidis in solo mundo ambulavit. Ali quis e familia nostra, czy ktoś z naszej rodziny. Porcus intravit, ait Iulius. I teraz na marginesie macie to słowo ait. To jest czasownik, który nam znowu zastępuje dicit. Tych słów jest dużo. Dicit, inquit, ait i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że to jest czasownik, który jest już stosowany w formie szczątkowej. Nie ma, nie istnieje ten czasownik dla osoby pierwszej i drugiej w liczbie mnogiej. Ma tylko i wyłącznie liczbę pojedynczą, czyli aio, ais, ait. I liczbę, w liczbie mnogiej tylko trzecia osoba pluralis, czyli ajun.